Z początkiem roku szkolnego ruszyła katolicka szkoła ojców Pijarów w Bolesławcu. Powiem, że nawet jest lepiej niż żeśmy się spodziewali. Z planowanych klas otwarliśmy te, które chcieliśmy, a nadto zamiast jednej klasy pierwszej gimnazjum mamy dwie klasy. Zainteresowanych było tylu, że spokojnie mogliśmy otworzyć takie dwa oddziały. Z planowanych nie powstała tylko klasa trzecia szkoły podstawowej, ponieważ było za mało chętnych. Na przełomie października i listopada na stronie szkoły będą podane zasady rekrutacji na przyszły rok szkolny. Szkołę wyróżniają m.in. mało liczebne klasy. W klasach 1-3 do 20 osób, w klasach 4-6 w gimnazjum do 22 osób. Te liczby nie są przekraczane? Nie. Nie są przekraczane i trzymamy się tego, bo to jest taki wykładnik naszej pracy. Chcemy, by klasy, oddziały były mniejsze, a w ten sposób nauczyciele mogli lepiej przekazywać wiedzę, biorąc pod uwagę rozszerzoną siatkę godzin. Szkołę gruntownie wyremontowano, ściany są w przyjemnych pastelowych barwach, a łazienki lśnią nowością. W szatni każdy uczeń ma własną szafkę, podobnie jest w klasach. W każdej sali lekcyjnej jest sprzęt multimedialny. Szkoła dysponuje także nowoczesną pracownią komputerową. Na remont czeka jeszcze aula i sala gimnastyczna. Uroczystość inauguracji, która miała miejsce 4 września, pokazała, że spotkaliśmy się z bardzo dobrym przyjęciem i tylko teraz, jak to mówię, jesteśmy już na tych dobrych torach i teraz by z tych torów nie wypaść, to musimy dobrze pracować. My, jako nauczyciele, ale także rodzice, którzy chcą współpracować i będzie dobrze. W szkole uczy się aktualnie 126 uczniów, naucza 20 nauczycieli, w tym 18 świeckich oraz dwóch ojców zakonu Pijarów.